Hej, z tej strony Ewelina, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy kończyć challenge. Oczywiście to jest ta arena zalana wodą i gramy tylko jednostkami latającymi. Jak widzicie, ja sobie już zagrałam trzy walki. Trzy walki udało mi się wygrać, ale jak wiadomo, to jest taki casual challenge, czyli bez możliwości utraty życia, więc naprawdę kozacko. Ale zanim przejdziemy do odcinka, oczywiście chciałam pozdrowić moich wspaniałych, wspierających, którzy są na grupce, na Messengerze. Także mój drogi, jeżeli mnie wspierasz, wpijaj na społeczność, tam masz wszystkie instrukcje, jak dołączyć do grupy na Messengerze. A więc pozdrawiam Adama, Bartka, Kubę, Jarka, Kacpra, Michała, Kwenisza, Szawiksa i dwóch poszukiwanych listem gończym, czyli Szymona L i Szymona W. Także pozdrawiam Was, chłopaki, a my lecimy z kończeniem challenge'u. Jeszcze trzy walki nam zostały. I gramy lawką z maszyną latającą i z poisonem. Ciekawe, czym gra nasz przeciwnik. Powiem Wam, że najbardziej wkurzający deck tutaj to jest właśnie z klonem. Nie ma nic bardziej wkurzającego niż kurde lawa plus klon. No, wypuszczę strzałki, chociaż kurde, wydaje mi się, że on w tym deku ma minionki. I tutaj już się dzieje magia. Tutaj się już dzieje mega magia, mega, 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 mega spam. Czy ja się przed tym uda... Czy mi się przed tym uda obronić? O, udało mi się. No tak słabo Wam powiem, to chyba będzie nasza pierwsza przegrana. Chyba, że wezmę się w garść i to wygram. Ale kurde. Dobra, mam dwa razy minionki, więc powinno coś się kurde udać. No ale wiecie, jak to bywa. Zostało mi 2 HP. Nice. Nice, 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 nice. Ale mi pięknie zniszczył minionki. Pięknie. Myślałam, że postawi teraz... No właśnie, bacy. Najgorsze, najgorsze bacy ever są, naprawdę. Taka malutka, drobna karta, ale... Dobra, lecę od drugiej strony, skoro nie mam już tutaj szans. O, już mi się to normalnie nie podoba. Już mi się to normalnie nie podoba, powiem Wam. Chcę nas zrobić na trójeczkę standardowo. Jak ktoś się poczuje zbyt pewny, to już chcę po prostu atakować na trójeczkę. A to mi się kurde nie podoba. Jeszcze znowu bacy, on ma zapa. Ale farciarz normalnie. Farciarz, że ma zapa. I teraz troszeczkę się sytuacja odwróciła, bo ja już normalnie nokautuję jego wieżę. I lecę na drugą stronę. Okej, mówiłam, że nokautuję. No tak średnio bym powiedziała, że mi się to udało. Wow, 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 wow. Nie no. Najgorsze, że on ma zapa. Serio. Ma zapa i on po prostu mi resetuje mojego ID. Użyję poisona i będę dobijać prawdopodobnie strzałkami, bo to kurde nie ma sensu. Nie ma kurde sensu. I już nasz kolega leci lawą. Najgorzej. Najgorzej. Dobra, muszę teraz się bronić. O kurde, 9 sekund! Czemu wy mi nic nie gadacie, że muszę dobić strzałkami? Dobra. Zaczynamy rajd pod jego wieżę. I mam nadzieję, że nie będzie takiej tragedii. Proszę, wypuść bacy najlepiej na poisona. 17. Dawaj, 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 dawaj. Musimy się bronić. Kurde, ten ID. Dobra, użył już nasz kolega. Użył zapa. Więc my możemy, kurde, ruszać. Ruszamy teraz z całym mega, mega, mega puszem. Okej, okay. Broni się lawą. No dobra, może tak być. Ja użyję poisona. Tak dla bezpieczeństwa. Powiem Wam, że my to wygramy, bo ten gościu jest strasznie napalony na to, żeby zrobić nas na trójkę, chociaż wiecie, on ma lepszy deck niż ja. No ale jego to po prostu zgubiło to napalenie się na mojego Kinga. Także wiecie,
Uda mi się trafić to mi z strzałkami? Uda. Udało się, udało się. Okej. Okay. Go, 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 go. Dawaj, dawaj, dawaj. Dajcie mi oczywiście znać, co wam wypadło z lajta. Może ktoś dropnął legendę. Jestem bardzo ciekawa. Piszcie mi w komentarzu. A my kończymy w tym momencie przeciwnika. Bo on już tak naprawdę nie ma szans. Szybko wystarczy przetasować do Poisona i... I będzie wygrana. Chyba, że postawimy maszynkę od środka. O dobra, ten jeden bac mnie troszeczkę zgubił. Good game. Good game. I ostatnia, moi drodzy, walka. Także szybki odcineczek. I zobaczymy. A nie, bo to była pierwsza walka dopiero. A ja kurde myślałam, że już będziemy kończyć. No powiedzcie mi normalnie. To też jestem normalnie dobra. Okej, zaczynamy raid lawą. Teraz ja mam ten deck, na który graliśmy przed chwilą. A on ma prawdopodobnie... a dobra. Dobra. On ma ten deck, który miałam... Nie, bo ja w moim decku nie było ID. Czy był ID? Kurde, już nawet nie pamiętam, serio. Nie był, bo to ten sam deck. Wybaczcie. O kurde, o kurde, o kurde, użył Poisona. Powiem wam, że fajny ten challenge jest. Fajny jest, tylko jak wam wiecie, dobierze jakieś fajne karciochy. Bo tak to normalnie można, można się wściec. Okej, teraz muszę zrobić taki push. Polegający na tym, żeby wyłożyć tego elektrodragona, żeby on mi po prostu zapował tego ID, nie? Tak będzie najlepiej. Teraz sobie postawimy, tylko trzeba uważać, bo on ma... A dobra, w sumie on ma Poisona, to tak dużo nam nie zrobi tym Poisonem, ale tutaj ładnie obronił się hordą minionów. Powiem wam, że to będzie takie dziubanie, lekkie dziubanie i... No ja nie wiem. Zobaczymy, czy nam się to uda wygrać. Teraz musimy się obronić przed tym ID, to wyrzucimy sobie Firebola. Bang! No trochę nie objęło tych... tych nieszczęsnych basów, ale to w sumie nic. Będziemy startować już lawą. Powiem wam, że taki trochę męczący ten challenge. Trzeba troszeczkę myśleć. Bo jak się popełni jakiś błąd, to potem jest normalnie lipa. Ja już daję sobie elektro do zapowania ID. To wypuszczę sobie Firebola na tą maszynkę. On już się ładnie będzie bronić lawą. Pewnie postawi jeszcze bacy. Nie, bacy nie postawił, dziwne. A powinien coś dorzucić, żeby to ID obiło. No ale nie będziemy myśleć za kolegę. I pięknie tam Baby Dragon obił. Powiem wam, że taka spokojna, leciutka wygrana, nie? Chociaż najlepiej, jak gdyby kończyło się parę sekund. Bang! Elegancko. Dajmy sobie mega miniona. Ale to już będzie... A w sumie mega minion... Może mega minion. Ta maszynka skupiła się bardziej właśnie na lawie. I to był taki moment kluczowy w tej walce. Good game. I życzę ci, kolego, powodzenia. I lecimy z kolejną walką. Jestem ciekawa, czy z tego lighta wytrubimy w końcu jakąś legendę, bo odkąd gramy te challenge'e takie malutkie, to często właśnie jest ten light i jeszcze nie dropiliśmy żadnej legendy, także zobaczymy, teraz będziemy grali o lighta. O nie, teraz ja mam znowu ten deck, na który teraz graliśmy. I zobaczymy. Zobaczymy. Nie zauważyłam, czy w tym deku mamy klona. Kurde, ja też tak za szybko klikam i potem wiecie. I potem nie wiem, czym kurde gram. Wow, wow, mam strzałki. Zarąbiście, powiem wam. Strzałki w tym deku. Kozak. Kozackie. Dobra, znowu tam jest elektrodragon. Ta maszynka coś obije tego elektro. Nie, skupiła się bardziej na wieży, dobra. W sumie to... Wow. Musimy minionkami obić tego... Albo w sumie obijemy maszynką. Tak będzie chyba lepiej nawet.
Dobra, czyli on ma ID w tym deku. Spoko w sumie. Lecimy już z całym pushem. I uwaga, leci poison. Trochę za późno. Szybsze byłyby jednak te strzałki. Ale dobra. Lecimy. Znowu wypuścił elektro. Znowu wypuścił elektro dragona. Bo przydałby mi się teraz ten poison, ale oczywiście brak poisona. Wypuścimy sobie bacy. Wow, no to było piękne, powiem wam. To było beauty! To było mega beauty. Teraz by mi się przydały te strzałki, ale nie zużywam. Wolę przytrzymać je jednak na tą hordę minionów. Ja też mam w ogóle hordę w deku, ale jeszcze jej nie używam. Jeszcze jej, kurde, nie użyłam. Wow, ma ten dek z klonem, to ja sobie dla bezpieczeństwa użyję poisona. O właśnie, żeby to wszystko zabić, że tak powiem. Ale już jest good game. Podwójne minionki wyrzucił, ale już mamy porobionego gościa. 50 sekund. Powinien się już podać. Tutaj właśnie powinien być w tym deku klon, żebym to wszystko sklonowała. I wiecie, spróbujemy go zrobić na trójkę. Napalimy się. Zobaczymy, czy nam się to uda. Wypuścił lighta. Damy sobie poisona. Wow, fajnie ten poison wypuszczony. No, 24 sekundy. No, nie będziemy mieli już chyba szansy, żeby dobić go. A chyba, że użyjemy hordę minionów teraz. Czy coś to da? Czy coś nam to da? Nie za bardzo. Ale jest normalnie good game. Poison. I mamy wygraną, moi drodzy. Teraz będziemy polować na jakąś legendę. Zobaczymy. Oczywiście ja zbieram teraz Sparkiego. Bardzo spoko legenda. Prześladowałam je dość długo, więc postanowiłam, że kiedy będziemy ją zbierać. I otwieramy lighta. No i nie będzie legendy. Nie będzie legendy! Goblin Giant. Nie będziemy skipować żadnej karty, bo wszystkie mamy na maksie. Także to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapę w górę, komentarz, bo może was pozdrowię w następnym odcinku. Także ja się z wami żegnam i do następnego. Piątka!